Dobry wieczór. Witam serdecznie. Czekajcie, grę trzeba odpalić. Już. Już lecimy z tematem. No co, Elden Ringa kontynuujemy. To już chyba czwarty stream z Elden Ringa. Jeszcze jedną rzecz muszę ustawić. O. Dobra. I możemy lecieć z tematem. Zameczek dzisiaj będziemy zwiedzać. Stormvale Castle. Wczoraj tam coś próbowałem kombinować. No ale chyba jeszcze jestem zbyt cienki bolek, chociaż... Spróbujmy. Jak mi się to udawało? Dobra, świetny start. Mam nadzieję, że mnie dobrze słychać. Chyba tak. Zobaczymy. Niektórzy tak robią, że dają sobie podgląd na słuchawki. A ja mogę stąd się rozpędzić. Tylko no. Słyszy się wtedy samego siebie w słuchawkach z opóźnieniem. Co pewnie wymaga małego przyzwyczajenia. A tu co jest? No ja przywykłem do tego, że siebie nie słyszę. Chociaż tak jak robiłem testowe nagrania, to już nie czuję się dziwnie, jak słyszę swój głos na nagraniu. Ale to chyba tak jest, że jak się samemu nagrywa siebie, czy to audio, czy wideo, to nie jest tak niezręcznie, ale jak ktoś inny nagrywa, no to już jest wtedy. Nie fajnie, jakoś tak drętwo. I jaki item? No, ty już trolują to. To chyba jest kiepski pomysł, żeby go przeatakować stąd. No to spróbujemy. A nie, wcale nie taki kiepski. No patrzcie. O, jeszcze tego praktycznie żeśmy ubili. Aha. Teraz trzeba jakoś kulturalnie stąd zeskoczyć. No ładnie. Beton zamortyzował upadek. Super. Ile przedmiotów? Z jednego ziomka tyle wypadło? Kurczę. A, nie widzicie, bo zasłaniam. Zmodyfikowany hełm, ale pewnie waży setki ton. No, prawie dwa razy cięższy. Nie, nie warto. Zobaczmy, czy ma jakieś specjalne... Nie. Nie ma specjalnych atrybutów. Ta zbroja jest fajna, bo siema, siema wujek. Jak tam ci sobota mija? O, może tutaj zajrzymy? To nie jest tak, że tu jakieś miejsce to jest dobry wybór. W każdym miejscu jakieś zagrożenia czyhają. O, to do magicznych broni chyba jest.
Coś słyszę, ale nie widzę. A. O kurde. Co to za maszkara? Mamy chyba taki kluczyk, nie? Ich potem sporo się dostaje. Na razie mam jeden, ale zobaczmy, co tu jest. Kurde, nie mogłem atakować, bo był message do zatwierdzenia. Dobra, fajnie, że nie są odporni na ogień. O kurde. Całkiem fajnie się tym piromantą gra. Precious item ahead. Jeszcze ktoś tu się kryje? A co to? Iron Wet Blade. Can be used as a whetstone knife. When applying an affinity using Ashes of War, an additional affinity of heavy, keen or quality can be chosen. Ah, Vampire Survivors. Jak tam udało się coś osiągnąć? Drewniana tarcza. Ja tak sobie pomyślałem, przecież ja nie użyłam w ogóle tarczy. To po co ja ją noszę? A mógłbym założyć na przykład taki hełm i miałbym regenerację żyćka zwiększoną. No proszę. Misericordia. Czyli miłosierdzie. Dexa wymaga 12. O, mamy tyle dexa. Tak jest. No na razie jakiegoś szału nie ma z tymi broniami. Czy pewnie trzeba by je poulepszać? Tarcza jest lepsza. Ale nie potrzebujemy tarczy przecież. A, Misericordia to też broń. To nie wiedziałem. No, tych nazw broni to jest strasznie dużo. Można sobie znaleźć w internecie różne klasyfikacje. Jakieś partyzany, halabardy. Dzidy, znaczy dzida to chyba nie. Ale jakieś kordelasy i inne tego typu. Mnóstwo tego jest. Z obuchowych są jakieś tam buzdygany. Te koścień? Nie. Czy kiścień chyba to był. Kiścień. Jumping off required ahead. Aha. Dobra, czyli zdobyliśmy tu ten nożyk, co nam te Ashes of War lepsze odblokowuje. A. Czekaj, zobaczmy, jak to wygląda.
A, bo to taki mały mieczyk jest. Strasznie króciutki jest. No. Taki podręczny. Pewnie się nosiło przy pasie jako dodatek do jakiejś poważniejszej broni. Ciekawe. Mamy jakieś szanse z tym ziomkiem? Może jak zrobimy takiego exploita przez drzwi? Gorzej jak użyję jakiegoś czaru i będzie. I będzie nas z dystansu atakował. Działa. Wow. Nie chowaj się jak tchórz za tarczą. Ja tu się chowam jak tchórz za drzwiami. O ty! Zmyśliłeś się, czy co? Aj. Wszelki wypadek, bo obawiam się, że on jak mnie raz walnie, to będzie raz a dobrze. A nie. O, dobra. Tyle? Na górze coś jest. W sumie dobra nazwa Misericordia do takiej broni. Żeby się nie męczył twój przeciwnik. Siekierka. Żeby się nie męczył, to go dobijałeś. O, na górze jest ziomek. Jak tam wejść? Kurde, ile tu zakamarków. No i fajnie, że tu latarenkę kupiliśmy. Misericordia, no. Dobrze, zobaczmy, co my tu mamy. Strzałki. O, widać. Ale małe literki będą. Sztylet. Nawet podobne. Służący do dobijania rannego lub konającego przeciwnika o mocnym sztychu oraz długiej klindze.
stosowanej do pchnięcia. Pochodny puginału. Właśnie jest pełno tych różnych nazw. No okej, okay. A puginał to coś takiego. O, a takie katary to w Diablo były. Taka broń naręczna. Dobra. Wracamy. Jakieś ukryte przejścia? Chyba nie. Znaczy, no tyle to podobne w sensie, że takie krótkie. Kurde, ilu tu tych ziomków jest? Mnie jeden zauważył. No to może nie być najlepszy pomysł wyjście tam. Wrócimy tam jeszcze. Zdaje się, że stąd przyszedłem, no. Ten duży gość się chyba już nie będzie odradzał. Jakieś kulki. O, winda. Czyżby skrócik? Często w Soulsach te windy mają jeszcze jakieś dodatkowe piętro po drodze. Ale tu chyba nie. Dobra. Wydaje mi się, że to jest skrót do tego miejsca, co już byłem. No, o, fajnie, fajnie. Super. Miło. Jeszcze nie czas na levelowanie. A zaraz. Kupiłem ten slot na czar dodatkowy? Chyba nie kupiłem. No, mam tylko dwa sloty. Później się kupi. Czyli całą górę na razie ominąłem tym skrótem. Trudno powiedzieć, czy to dobrze, czy źle. O, pieski. Idealnie. O panie, jakie one mocne. Dobra. Za wolny ten czar, żeby cokolwiek zdziałać. No to pieski to będą tutaj duży problem stanowić. Coś się tak obawiam. Co ja mógłbym z nimi zrobić? Może tą dzidą spróbuję.
coś jest w tą stronę? Nie. Dobra, ale chciałbym ten przedmiocik zdobyć. O! Dobra, zdecydowanie lepiej. Ała! Co za zajadła bestia. Kurde. O, olbrzym. Bez nogi. Bez ręki. Ohyda, trzeba wejść na to. Crimson Hood. Ej, to też chyba miało fajny efekt. Czy nie, increases vigor. O. Więcej HP-ków będzie z tego. No, fajnie, zakładamy. Mamy taką samą, taki sam kaptur jak ta babeczka. Tam się o zwierzątka martwiła. Roderika. Jakieś lepsze leczenie by się przydało kupić, bo to tylko tak połowę regeneruje. A manę zeżera. Coś tu jeszcze mamy. Tam se chillują. Raise the message. Okej. Ła. Idziesz czy nie? Tu trzech ziomków se chilluje. Chłop się wziął i rozmyślił. Na górze jest jakiś przykokszony. A nie, to taki zwykły jak ten. Czy nie? A, ma tarczę z cierniami. Ciekawe. Przypieprzył mi tarczą i to mi zadało damage. Zabawna sytuacja. No w końcu. A ty? Czym on rzuca kamieniami? Nie, cieniasy. Motylek. Exalted Flash. Ktoś tu się chowa? Nie. Dobrze, ciśniem, bo uśniem. A ten ziomek to już może nam krwi napsuć. Da się otworzyć? Kurde, nie z tej strony. Oczywiście. Zawsze się okazuje, że jesteśmy po złej stronie drzwi. Zastanawiam się, czy go tak frontalnie
Może zacznijmy atakiem zza pleców, bo będzie więcej damage'a, a potem zobaczymy. Potem się pomyśli. No nie, nie najgorszy damage. Oj, 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 oj. Spokojnie, chłopie. Jejku. Doleci? Kurde. Uf. Trochę się zdygałem. No ale się udało. O, skarb. Dobra, ktoś jeszcze chce oberwać? Bo ja nie. Dobra, zobaczmy, co my tu mamy. Dobra, nie ma pułapki. Mimic's Veil. With the item crafting menu you can make various items, ok. Gdzie ten mimik coś tam? A, nie w to menu wszedłem, oczywiście. Use FP to mimic nearby objects. No, to jest fajny item. Możemy go tutaj wstawić. O. Jak zrobimy tak, to się zmieniamy, na przykład w armatę. I jak nikt nas nie zobaczy, że się ruszamy, to nie będziemy wzbudzać żadnych podejrzeń. Tak, a po prostu sobie stoi armata. Nie ma tu nic do oglądania. A, ale teraz mnie korci, żeby tam zajrzeć. Tam też jeszcze nie byłem. Dobrze, zobaczmy, co tutaj mamy. Kurczę, ten skarb by fajnie było zdobyć. To pewnie jak się pójdzie tam, to jakoś tam się pewnie dostaje to. No prawie jak to pudełko w Metal Gear Solid. Dobra, jak blisko można podejść, żeby on się nie zorientował? Dobra. Jednak nie są aż tak głupi ci przeciwnicy. Już zobaczy jeżdżącą armatę, to stwierdza, że coś tu jednak jest nie tak. O. A, to tam miejsce. Okej. Tu napiszemy śmieszny message. Zobaczcie, jaki będzie śmieszny message. Places.
koncept. Gdzie to było? Muszę znaleźć. Sytuacja. O, to chciałem. Gorgeous view ahead. Cyk. Będą ludzie plusować, bo to takie zabawne. Dobra, gdzieś sobie poszedł ten ziomek. Oho, wraca. A masz. Nie rób tak. O ty! Jeszcze skręcił. Skubaniec. Dobra. No, nieźle, nieźle. Nogawice dostaliśmy. Dobra, można pójść na górę. Ale zerknijmy najpierw, co jest tu. Tu jakiś dwóch ziomeczków. Kurde. Tamtego jak walnąłem, to nawet się nie... Nawet żadnych obrażeń nie zdobył. Climbable spot ahead, but you don't have the right. Nice to meet you. Nice to meet you too. Roger is the name. A sorcerer, as you might have guessed. I'm looking for a little something here in the castle. When I'm not hot-footing it from the troops, that is. But enough about me. What are you doing here in Stormvale Castle? This place is bristling with tarnished hunters, you know. They sacrifice our kind for grafting. Not exactly a place I'd stroll into without a purpose in mind. I'm here to defeat Godric. I see. Here to challenge Godric and lay your hands upon a great rune, are you? Yes. I take it. The guidance of grace. Well, enjoy it while you can. I'm tarnished, like you. But unlike you, I've seen neither hide nor hair of this guidance for the longest time. Still, I won't forget how it felt when I first came here, to the lands between. I'm privy to a few magical battle arts. Would you care to learn one? As a fellow tarnished, once guided by grace, I'd love to help you out, if it please. To Ash of War, to możemy tego użyć, chyba. Usable on swords as well as pole arms, capable of thrusting. Glintstone pebble. Można strzelać z broni. Ale to pebble to chyba jest straszna cienizna. Carrion greatsword.
Usable on Swords i Spinning Weapon. Nie potrzebujemy nic. Jeszcze coś chcesz powiedzieć? Nie. Dobrze, przyjaciela spotkaliśmy, fajnie. Zawsze to raźniej w takim miejscu spotkać innego zmatowieńca. Dobra, coś na dachu ciekawego. O! Chłop spadł i się zabił. Coś go musiało tu ścigać chyba. O. Kukri. Broń miotana. I z powrotem. I jeszcze raz na górę. Ciekawe, czy będzie coś na temat DLC podczas Game Awards. Wydaje mi się, że o tym DLC to był tylko jeden tweet i tyle. Żadnych więcej informacji nie było, chociaż nie wiem, może mi się to jakoś wydawało, ale chyba widziałem trailer jakiś. To może mam jakieś urojenia. Tam coś jest. I tam coś jest, kurde, jeszcze tyle miejsc. Kurde, cykam się trochę tych ptasząt. O, właśnie. Ała. Tak? O, to nie wiedziałem. Kojarzę tylko właśnie... A, zaraz, mogę zrobić tak. O, shit. Wiedziałem, że to jest kiepski pomysł. Pierdzielamy stąd. Goni nas jeszcze? Chyba tak. Daj, kurde. Nie udało mi się na drabinę wejść. Tylko jakieś ploty słyszałem, że ma być przeogromne to DLC. O, no. Ciekawe, co tam wymyślą. Dobra, tu są dwa. I oczywiście dwa się uaktywniły. Piec. Pierdzielaj. Straszne są te ptaszyska. Mhm.
Kontynuujmy. Dobra, tam umarłem, to chodźmy po ten. Po runę. O, są tam na dachu. He, mało coś ich. O, i tam coś jest. Tylko... Chyba się zabije, jak tam zeskoczę. Chyba trzeba mieć jakiś ten amulet, co zmniejsza obrażenia od upadku, bo tak to wątpię, żebym tam przeżył. A ty. No i czemu jego to nie zabiło? Co to ma być? Dobrze. To już chyba wszystko z tej strony. No poza tym upadkiem stamtąd. Zobaczę, czy ten duży gość się respawnuje. Respawnuje się. Dobra, tu w sumie chyba nie mam czego szukać już więcej. No ten dziedziniec jest kuszący. Jeśli można tak to ująć. No ale fajnie zaprojektowali te lokacje, że masz z jednej strony open worlda takiego nie jakoś turbo skomplikowanego. W sensie, no są poukrywane jakieś jaskinie i tak dalej. I masz też powtykane takie lokacje w stylu soulsowym, takie labirynty. Zobaczmy jeszcze jedną rzecz, czy pod windą coś jest. No, wygląda jak śmierć. Zaraz, gdzie mnie jeszcze nie było? Tu były chyba tylko te pieski paskudne. No, to tam nie idziemy. Tutaj co było? A, stąd zeskoczyłem, to tu też już ogarnięte. A, to o tym ona mówiła, że ludzie tracą ręce i nogi. I są i te ręce i nogi ten gość zabiera, co go tutaj żeśmy ubili. Dobra, tam jest dziedziniec. Wydaje mi się, że tu coś jeszcze było. Znowu jako armata się skradamy. Kurde.
Chyba działa, dopóki ktoś nie zauważy, że coś się rusza. Ale ten gość chyba siłą rzeczy nas zauważy. Czy nie? Pykło. A zobaczmy, czy się uda zakraść, czy nie. Śmieszne. Dobra, wystarczy tego. Tutaj jeszcze nie byłem. Tylko jeden ziomek. Kurde, ile tu jest zakamarków przeróżnych. O, tu jest ten kolega, co nam się go udało wykiwać. I co, jest tu jakaś drabina? Nie no, chyba nie przeżyję upadku z takiej wysokości. O! Ależ to wszystko zagmatwane. Byliśmy na tamtym daszku. Walczyłem z tym daszkiem tam. No nie tak miało być, ale... O. Czołem. Widzę cię, gościu. Dobra, kopnąłeś mnie, gratulacje. On też zbroję ma taką z cierniami. Kurde. Pewnie jakby nas dotknął, to... Hej. Kiszona szyja z żółwia. Miałem. I kluczyk. Warto było się tu zapuścić. Co to za hałasy? Dobra. Aha, a to jest... A, z powrotem tu jesteśmy. Kurde. Nie zużywa. O kurde. To się na pewno nie skapnie, że coś jest nie tak. O, to on ten stół rozwalił w przypływie złości. Po co te nerwy, szanowny panie?
Dobrze, to tu chyba... O kurde, tego itema nie wziąłem. Dobra, to jeszcze raz. Ja chyba się wrócić nie da. O. Ty, da się wrócić. Tutaj też już byliśmy. To jest ten koleżka. I tutaj też byłem. Dobra, to tu już wszystko pozwiedzane. To wracamy. Co by tu podbić? Dexa bym chciał trochę podbić, bo to będzie... Będziemy celować w bronie dexowe jako pomocnicze. Może się coś znajdzie, co się skaluje też po wiarze, wieże. Dobrze, to chyba teraz wypadałoby na ten dziedziniec się udać. Zobaczymy, jak tam pójdzie. To tędy się tam szło? Chyba tak. Ja też mam jakieś takie nieodparte wrażenie, że nie zwiedziłem wszystkiego, co się da. To chyba tutaj było wyjście na ten dziedziniec, no. Dobrze, i co my tu możemy? Głupio by było wszystkich na siebie ściągnąć. O. Ale tak pojedynczo, a jeszcze z kuszami są. Chodźcie tu, panowie. O, super, super, super. Przyjdzie tu ktoś, czy nie? Coś się nie kwapią. A, kurde. O, dobrze. Dobra, trzech mniej. No dobrze. Nawet jakoś. Pomalutku trzeba. Nie wszyscy naraz, pojedynczo. Tam jakiś duży ziomek siedzi, trzeba na niego uważać. O! Czy ktoś idzie za mną? Nie. Zobaczmy, co jest tutaj. Szczury! Dzień dobry, szczurki. Co tam u was? O, dużo was tu jest.
guzik. Zastanawiam, czy by nie wziąć więcej tych niebieskich flaszek, nie ustawić. Bo mogę się leczyć z użyciem many przecież. No, tu mógłbym użyć tego kluczyka. Fireproof liver. A może zużywajmy te kluczyki na bieżąco, ale tu tam widzę, że jest chyba kolejna bramka. Czy źle widzę? No, ciekaw jestem, czy się opłaca. No jest jakaś skrzynka. Dobra, jolo. Nie ma co kisić przedmiotów. A nie, nie ma tam drugiej bramki. O. Gorsze? Dwa razy gorsze. Znaczy nie jest ulepszone, ale i tak jest gorsze. Ale kaszana. No serio, to jest chyba lepsze od... Wątpię, żeby mi ulepszyło to z 60. Jeszcze wymagania ma, 27 wiary. A, Boosts Goat Slayer Incantations, a nie mamy żadnych takich inkantacji, że się tak wyrażę. A tu co jest? Godskin Prayer Book. To już mamy jakieś incantations godskinowe. Black Flame i Black Flame Blade, o. Dobrze, to może nas nauczy tamten ziomek, ten mnichowaty. Tam w tej radzie. Golden Rune. Aha, to jest wejście do zamku. Kurde, nieźle zabezpieczone. Cztery kusze, a to tylko z tej jednej strony. To wygląda jak śmierć. O! Kurde, gdzie nie pójdziesz, to coś jest schowane. Podoba mi się, jak w grach tak jest poukrywane mnóstwo takich rzeczy. Tutaj jest tego tyle, że... Prawie na pewno się coś pominie. Nie ma szans, żeby wszystko znaleźć samemu. Tak mi się wydaje. A, mógłbym wejść tam. Tam jest przejście, prawda? Chyba. No jest tam droga. Zobaczmy, co jest tutaj. A, to jest tych dwóch ziomków. Może chociaż zgaszę tą lampkę. Może mnie nie zobaczą. Uuu. Bloody finger.
Tam coś jest w tym zaułku. Coś tak czuję, że będę żałował tego, że tu się zapuszczam. Tam chyba nic nie ma. Zostawmy ich w spokoju może. Bo z dwoma tymi gośćmi to nie mam szans. Niech sobie tutaj żyją. Dobra, to spróbujmy tak YOLO wejść do tego zamku. Co może pójść nie tak? Okej, tu jest trzech ziomeczków. Jak tam spadnę, to oni mnie mogą dopaść, to może... Dobrze. O panie, mołotowy mają. Dobrze, dwóch mniej. Podejdź no do płota, jak i ja podchodzę. Dobra. YOLO. O. No dobrze. Kurde, nie powinienem był tego czytać. A. Zaraz, to jest droga na dziedziniec chyba. To ja byłem na tym dziedzińcu. Czuję, że tu dostanę bęcki i to takie... No właśnie. Nie, 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 nie. No chodźmy może tam. I tam jakieś bydle jest. A może go nie triggerujmy. O ile się da go nie striggerować. Co to jest w ogóle? A, kotek. A. O. Kurde, co to za miejsce jest? Lost Grace discovered. Tak jakby wyszliśmy chyba z zamku. O, talizman. Okej, lightning damage negation, czemu nie? Stormhill.
Co to za miejsce? O! Serwus. Jest ich więcej? Uda się? Chyba się nie uda, ale próbować można. A ten ma łuk. Okej, to jeszcze fajniej. Dobra, tamtych na tego muszę tylko uważać. Dobrze. O. Tak. Nie wiem, gdzie nas to przeteleportuje, ale lecimy. A druga strona mostu? Kurde. Divine Tower of Limgrave. Zamknięte. Przyszliśmy tu za wcześnie, czy o co chodzi? Dobrze. Czy tu też będą te olbrzymy? Wow. Okej, też są... Aha, orzełki tu są. Ja pierdzielę. Nie wiem, co gorsze. A to są zwykłe ptaszory, nie? Tak. Head ahead. A tam są dwa duże już, okej. Okay. Item jakiś jest. Aj, aj, aj. Dobra. Zadziałało. Tak średnio pamiętam to miejsce, jeśli w ogóle. Jest tu coś ciekawego w ogóle? Wydaje mi się, że ja tu powinienem dopiero po pokonaniu bossa przyjść. No. No dobrze, chyba trzeba wrócić stąd. Co ten cień robi? No bo chyba nic tu po nas. Dobra. Ale wiemy, gdzie jest Divine Tower of Limgrave. Ale to jest kawał drogi. Myśmy tylko ten kawałek przeszli, a resztę nas przeteleportowało. Ciekawe. No dobra, mamy checkpointa przynajmniej. Żeby ten kotek teraz nas nie zobaczył.
To chyba jest kiepski pomysł. O! Zadziałało. Aha. Dobra, pytanie, czy ja się chcę tu ładować, czy nie? Chyba nie. Item, item. O. Dobra, udało się, okej. Dobra, jolo. Jolo, jolo, jolo. O. O nie, 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 nie. Okej, nikt więcej za nami nie pobiegł. A co to? Prophecy painting. Co? A, skuszy we mnie. A, widziady. Chodźcie tu i walczcie, a nie jak tchórze jacyś szczelacie. Kurde, nie ten czar. Dobra, co to jest na tym obrazie? A, chyba trzeba znaleźć to miejsce. No. I tam coś dostaniemy, jak to znajdziemy. O, pieski. Ale ten YOLO strat zdaje się działać. Spróbujmy tutaj też tak zrobić. Tutaj coś było. O, widzicie jak fajnie? Teraz tylko od piesków nie zginąć i będzie git. O nie. A ty brzydalu paskudny. Au. Dobrze. Chodźmy na zewnątrz z tym. Kurde, nic nie widzę, chłopie. Dobra. Mało brakowało. Dobra, mamy kolejne. Site of Grace. Stresujące.
Też się nie otwiera z tej strony. O, wy dziady. To może chociaż to. O! To tu będzie jakiś skrót chociaż. Ciekaw jestem, dokąd prowadzi. Byłem tu? Słyszę żuczka. Co to za miejsce? O! Garnuszki. Czekajcie, mam takiego pomysła, żeby do pałcza sobie dać ten. Kurde, nie to chciałem. Światełko dajmy sobie tutaj, bo światełko się przydaje. Chyba można je tym skrótem po prostu. O. Cyk. I mamy światełko. A. Dobrze. Oj, kolejne ognisko. Kurczę, co ty tych tak ognisk nawalili? Kurde, robimy postępy. Dobrze. A. Czyżby to był boss tutaj? Wbijemy sobie level, żeby się nie zmarnowały runy. Trochę się zmarnuje, ale co by tu podbić? No da, mam ochotę żyćko podbijać, bo jednak im więcej żyćka, tym dłużej się żyje. Trudniej nas zabić. Dobrze, chodźmy z tym. Robimy jedno podejście i potem będzie króciutka przerwa. Okej. Mighty dragon. Thou'rt a true born heir. Lend me thy strength, O kindred. Deliver me unto greater heights. Słynna scena teraz jest. Spokojnie, spokojnie, dogadałem się. Dobra. Czas dostać bęcki. A nie mówiłem? Ale potężne obrażenia zadajemy. O!
No, to czas na małą przerwę. Coś czuję, że będzie tu ciężko. Że jeszcze jest za wcześnie na to, żebym go pokonał. Zaraz wracam.
Jestem. No coś czuję, że z tym bossem będzie trudniej niż z poprzednim. Z olbrzymem jakie mamy szanse? Dobra. O panie. Czy o tyle, że możemy... Wow. On tu może wejść? O ty. Łobuzie. Dobra, najpierw się z tobą rozprawię. Robisz? Okej, odbił się od ściany. Hehe. Już niewiele brakuje. Wow, spokojnie. Okej. Pozwiedzajmy troszkę. Bo czemu nie? Kurde, słyszę ptaszki. Niedobrze. A, tam jest jeden. To ten, co ogniem pluje. O, fajnie. Tu się da wejść? O, zobaczmy, co jest tu. You were a fine warrior. Your only mistake was your choice of master. Let the winds lift you to a higher place. No nie. Jaka zbroja fajna. Szkoda, że nie można jej zabrać. Kolejny NPC. Who do we have here? Tarnished, are you? Clearly not one of Godric's lot. I am Nefeli Lu. Nefeli Lu. Tarnished and warrior, like you. I'm here by decree of my father. How utterly repellent this is. This grafting of Godric's ill befits a lord. He's tainted the very winds. Okay. If you intend to challenge Godric, I ask you call upon me. The winds run foul with his deeds. I'm certain father would permit me aid the fight. Okej, okay, czyli może nam pomóc w walce. As fellow tarnished, we must each follow our own guidance. Down whatever road takes us to the throne of Elden Lord. Okej. Okay. Apologies. As fellow tarnished, down whatever road takes us. Dobrze. Zostaw mnie. Dobrze. Uf.
Dobra, jeszcze jeden ptaszor tam jest. Dobra. Zadziałało. Kontynuujemy zwiedzanie zamku. Kurde. A, to jest to miejsce. Okej. Dobra. Pomalutku odfajkowujemy wszystkie miejsca, jakie były tutaj do zwiedzenia. A, widzę cię. Pójdzie. Pytanko, czy warto się tam ładować? Wydaje mi się, że tam coś jest jeszcze gdzieś schowane. Chociażby tam co dwa wejścia widać. A, ja tam byłem już. Ale jakby na te balkony tam zajrzeć. Dobra, jesteśmy blisko ognicha, to chodźmy do ognicha. O, i tam nie byliśmy. Strasznie to skomplikowane. Mam ochotę też sprawdzić te nowe inkantacje. Może będą lepsze niż ten Fireball. Byłoby miło jakiś fajniejszy czar zdobyć. Bo tym fireballem to ja temu Godrickowi to... On nawet nie poczuje tego. Very good. Give a prayer book. That is a work of heresy. No. Its incantations bear no lineage from the Earth Tree. Very well. I'll take it off your hands. Niby herezja, a chętnie zobaczy, co tam jest. Kurde, drogie, no to może dobre jest. FP 18, a tu 11. Black Flame Incantation of the Godskin Apostles. Throws a ball of raging black fire. Charging. Enhances potency and causes the fireball to explode. Black Flame is weighty. After dealing damage, it continues to sap foes HP for a very short time. Wow. Black Flame Incantation of Godskin Apostles. Engulfs armament held in the right hand with Black Flame. This incantation can be cast without delay after performing another action. Ciekawe. Tylko kosztuje dużo. 7500. No nie wykombinuję 7500. To jest 400. Czyli tu będzie 2400. Pojemność 2400. No,
Musiałbym coś posprzedawać. Kurde, żadnej broni nie mogę używać poza Misericordę. Cienki bolek jestem. No nie bardzo mam co sprzedać. Szkoda. Co ja stąd chciałem? To, ale to mogę kupić, Memory Stone. Żeby mieć więcej slotów, to kto sobie kupię? Zawsze to jedno zaklęcie więcej będzie. To ma 200. A. Wyższa matematyka się kłania. I cyk. Masz coś do powiedzenia? Nie. Moglibyśmy jeszcze ulepszyć naszą pieczęć. No, by się skalowanie polepszyło ładnie. No, do bani ta. Znaczy do bani, do tych God Slayer Incantations się tylko nadaje ta pieczęć. Dobrze, ulepszmy sobie to, co mamy. Troszkę lepiej się będzie skalowało. A, waluty nie mam. No, jeszcze o Roderice możemy pogadać. Dobrze, i tu już więcej nie ulepszymy. Dzidy nie chcę ulepszać, bo ona jest, nie wiem, nie podoba mi się. I'm indebted to a spirit tuner I met long ago. It was all I could do to honor her. I'm sorry I doubted you. No to powinniśmy większe obrażenia zadawać teraz. Greetings. Are you here for spirit tuning? Nie, bo nie używamy. Dobrze, spróbujmy tego bossa, chociaż czarno to widzę. Tutaj też jest boss. A, tutaj. A, tu chcieliśmy coś kupić. Co on tutaj miał jeszcze? Chyba wszystko tu kupiłem, co chciałem. Liurnia. No, wszystko. Kurde, same fajne rzeczy dla czarowników, a dla
tych, co inkantacje rzucają, to nie ma nic. A, ja to kiedyś poczyściłem to miejsce i mapy nawet nie odblokowałem. O! No, większe te obrażenia są. Zdecydowanie. Miło. Co to? Wygląda jak jakieś gniazdo. Cokolwiek to było, jest już martwe. Grave Violet. A, tam jest mapka. Myślałem, że to jest bliżej. Co my tu mamy? Bagno, ale przynajmniej nie trujące. Miła odmiana. Po Soulsach. Jakiś rak ogromny tam chodzi. Niech sobie chodzi. A, tu jest mapka. O, tu. O, dobry strzał. O. Fajnie. Oho, ho. O, i od razu NPC-a pokazuje. Finger Reader. Ale chyba nie wszystkich pokazuje NPC-ów. Niektórych jednak trzeba znaleźć. O. Kawał mapy się odblokował. O nie. A, to ten czar taki, co nic mi nie robi. Ale przestań tym dzwonkiem dzwonić, co to ma znaczyć. Hi. O, masz. A, i tam byliśmy chyba na górze. Tak, to do tej wioski tam się jechało. O. Jakby tu w prawo wejść? Kurde, tyle możliwości. To. I tu się chowają ziomeczki. O, i tu. Pff.
O nie, konia mi zabiło. Dobra, konik ma się dobrze, nic mu nie jest. Tu coś jest? Wow. Dobra, dużo badziewia, ale nie było żadnego itemka. Spodziewałbym się, że tam byłoby coś schowane w takim miejscu. O! Na koniu to już groźniej wygląda. Boczkiem, boczkiem i gdzieś dojdziemy. Chyba. O. Warto by było się uleczyć. Crystal Cave. O. No ciekawe. Na dzień dobry dostajemy jakąś skrzyneczkę. Trudni przeciwnicy tu są? Halo? Wow. A, to te maluchy. Dobra, zdążył krzyknąć. Nie, to nie są maluchy, jakieś takie... te gobliny. Kurde, długa droga w dół, widzę. I w górę. Mech. Ciekawe, co tu znajdziemy. O. Wow. Aj. Nie zadajecie aż takich strasznych tych obrażeń. O. Fajnie. Kurde. Ciężkie kości. Strasznie tu ciemno. To brzmi jak... No właśnie, jakiś większy ziomek tu jest. Ale i tak cienki. Cienki bolek. A ty. Kurde, w takim tempie to zanim ja tam... Try jumping. Okej, jest jakaś droga w dół. Jest jakaś droga w bok. Spróbujmy najpierw w bok.
Widać, że trochę tutaj graczy zginęło. Aha. Jeszcze jakieś większe bydle tu jest. Aha. Okej. Kurde. Jednak potrafią. Potrafią tutaj napsuć krwi. No chodź. Te combo ataki są groźne. Dobra. To już wiemy, że tam na górze się chowa jeden. Cała grupka tutaj. Ała. Jeszcze jeden był. Okej. Jak teraz pójdzie. Dobra. I tylko tego wystarczy zabić. Nic prostszego. A, jeszcze jeden jest. Dajcie się napić. Dobra, dość tego. Żeby mnie teraz ten kurdupel nie zabił. Dobra. Dobrze. Inny rodzaj mchu. Silver Firefly. Okej. Pułapka czy nie? Nie. Spare Talisman. O, to się może przydać. Counter Attacks. Unique to Thrusting Weapons.
Żebym jeszcze umiał kontrataki robić, to by było fajnie. To co? Lecimy na dół, co może pójść nie tak? Kurde, strasznie tu wysoko. Jeszcze się nie mogę przestawić. Tu można z tak dużych wysokości skakać. Ale długa droga w dół. Coś się boję, że mam za mało tych flaszek, żeby tam przeżyć. Co to? Dobra, tamto na pewno jest śmierć. O, ślimaczek. Wow, wow, wow. Ale jakie są podatne na ogień. O, miło. Ała. Na szczęście, jak to ślimaki są dość wolne. Sztylecik do rzucania. Nic tu nie ma. Ale zmyłki. No i dylemat, czy się uleczyć? Tym się uleczę. Żeby mieć jeszcze w zanadrzu jedno dodatkowe leczenie z flaszki. Crystal Cave. O kurczę, blaszka. Ich tam niewiele zostało. O. Aj, a mi też żyćka niewiele zostało. To jest niefajne. Mam nadzieję, że to warto, że to się opłaci. Okej, tego się nie spodziewałem, że on będzie skakał. Kurde. Dobra, zmieniamy taktykę. Na YOLO taktykę. Zobaczymy, jak to pójdzie. Czyli biegniemy tam na dół. Bo tam strasznie dużo schodzi many, żeby dotrzeć. YOLO! No i pytanie, czy ktoś tu przybiegnie za mną, czy Ethan? Chyba nie. Widzicie, jaka dobra taktyka? Opłaciło się zdecydowanie.
Fajnie, jak na kombajnie. To są dwa, dobra, dobra. Pomału. Ty tu są. Dobra, i już większość... O. Ale nie my jedni tak skończyliśmy. Dobra, ale YOLO strategia się sprawdza, żeby tam dotrzeć. Więc jest to dość cenne info. O, tu się da, okej. O. No, oni chyba nie są tak odważni, żeby za mną i skakać. Fajnie. Tu był. Au. Dobrze, dobrze. Okej. Trochę run poszło. No. Się zmarnowało, ale trudno. Pojedynczo. Bo one jednak potrafią przypieprzyć. O. Au. Dobra. Kurde, jaki on ma zasięg tego. Ten jeszcze żyje. Gin. Jeszcze ktoś? Ej, to dużo pieniążków jest. Golden Rune number 5. Coś czuję, że to jeszcze nie koniec tych ślimaków. Fajnie, że ludzie pokazują, gdzie można bezpiecznie zeskoczyć. Soft cotton. O, to jest chyba item, co pozwala na... Reduces fall damage. Sound and sound of footsteps. No dobra. Pytanie, co nas tam dopadnie? Dobra, już widzę, że są trzy. Co się? Dobrze.
I pytanie, czy to są ślimaki, czy co to jest? Nic nie widać. Ślimaki. Dobra. Jak stoimy z flachami? Jedna do leczenia i jedna... i dwie do many. O, idealnie. To jeszcze co najmniej dwa. Podejrzanie dużo tu miejsca. Hej, mamy bossa. I nie mamy many. Ciężko. Chyba mi wystarczy na dzisiaj, tak czuję. Zakończymy chyba na tym. Ale jest szansa na pokonanie tego bossa, bo właściwie te ślimaki to ja mógłbym pominąć i mógłbym pobiec od razu do bossa. I wtedy już chyba na spokojnie by się udało go pokonać. Także następnym razem spróbujemy tego bossa pokonać jaskiniowego. No, także kończymy na dzisiaj. Dzięki za oglądanie, jeśli ktoś oglądał. Dzięki wujek, że wpadłeś. Pewnie jutro będzie ten kolejny stream. Zapraszam na Discorda tradycyjnie. No i się żegnam. JS? O, jesteś. No, kończę. Trochę zmęczony jestem. Nie ma co na siłę chyba cisnąć. A z tym Godrickiem to... Spoko. Dzięki. A z tym Godrickiem to ja nie mam szans na tą chwilę. Bo tam mu jakąś taką odrobinkę HP-ków zabierałem. A on mi zabierał pół paska za jednym ciosem. Dobra, kończymy na dzisiaj. Dzięki za oglądanie. No i co? Do następnego razu. Dam znać na Discordzie, kiedy. To dobrej nocy życzę. Na razie, hej. Jak to się kończy? Tu? O, dobrze. Thanks for watching. Dzięki za oglądanie. I się żegnam. Na razie.